Tylko dziwnym trafem zostały upublicznione dowody. Marta załamana, zapłakana, sukowana, poniżana, wyśmiewana, gnojona, gnębiona. I tylko to. Kochany Grzegorzu, informuję cię tutaj publicznie, bo kochani, zanim zacznę mówić cokolwiek, to informuję was wszystkich, że jestem i ja i moja dziewczyna Marta jesteśmy osobami publicznymi. W związku z powyższym mamy prawo mówić o tym, co czujemy, o tym, co nas dotyka i o tym, co doświadczamy. Witam serdecznie Fundację i Zarząd Fundacji Kobiet Prześladowanych z Warszawy, która wspiera i poprowadzi sprawę Marty przeciwko Grzegorzowi W., który aktualnie okradł Martę do zera, poprzepracowywał, poprzerabiał wszelkie dokumenty na niekorzyść Marty, bez jej zgody, za jej plecami. Utworzył lewe jakieś kolejne spółki typu spółka na córkę Dominika, kolejna spółka inna. Wyprowadził wszelkie środki i pieniądze Marty, przelewając je nie wiadomo gdzie, ale tym się zajmie sąd i oddział specjalny do prawa biznesowego, czy jakoś tak. Informuję również, że mamy bardzo dobrego prawnika, który ostro działa i zajmie się działalnością pana Grzegorza i wszystkim tym, co robi. Grzegorz W. oskarżył mnie, mam sprawę w sądzie, oczywiście karną. I kochani, coś wam powiem. Było zgłoszenie do sądu karnego w Chrzanowie, tu gdzie się urodziłem, moje miasto rodzinne. I ten sąd w Chrzanowie odrzucił, bo nie widział powodu do ukarania mnie, bo nikomu nic nie zrobiłem. Tak zostało to odrzucone. Potem zostało wysłane do oddziału sądu w Krakowie, gdzie również zostało odrzucone. Ale nagle dziwnym trafem Lublin tą sprawę przyjął i będę miał proces, bo mówię nieprawdę na temat Grzegorzowi, że on jest, jak to Grzegorz napisał w piśmie, on jest porządnym mężem. Małżeństwo było cudowne, wspaniałe i w ogóle wow. I wszystko wow. Tylko to wow jest pełne przemocy, pełne prześladowań, poniżania, znęcania się psychicznego nad Martą. Kochani, widzieliście tutaj niejednokrotnie, co Marta udostępniła. Do czego zmierzam? Ten człowiek cały czas niszczy moją dziewczynę Martę. Cały czas ją gnębi. Cały czas jej prześladuje. Ona od niego uciekła, bo nie mogła już żyć. Nie była w stanie żyć. Miała do wyboru albo być poniżana, gnębiona i umrzeć w cierpieniu, albo się rozchorować. Albo uciec od niego i uciekła, bo już kobieta nie wytrzymała tej przemocy, którą on stosował wobec niej. I Dominiko, córko Marty, doskonale wiem, że oglądasz tego live'a i tutaj jesteś, i ty Szymonie. I doskonale wiecie, kochane dzieci Marty, niejednokrotnie byliście świadkami, jak wasz ojciec do samych was się zachowuje. Jak ty, Dominiko, krzyczałaś, płakałaś, że nienawidzisz kata. Ile razy krzyczałaś? Ile razy płakałaś? Co wam ojciec robił? Ile razy? Mam to puścić na wizji teraz dla wszystkich, żeby jeszcze raz pokazać? Mogę. Mam tego mnóstwo. I taka informacja dla ciebie, Grzegorzu, że powiedziałem całą prawdę. Nie skłamałem nawet w 1%. I ja tą prawdę z Martą udowodnię przed całym światem, przed sądem, przed wszystkimi, bo jesteśmy osobami publicznymi i z racji tego jest taka prawna regułka, że jeżeli osoba publiczna jest osobą publiczną, ma prawo mówić o tym, co ją spotyka w życiu, co doświadcza i będę to robił w imię miłości, dla miłości, do miłości i będę w dalszym ciągu bronił Marty. Kochani, ten były mąż, gdy Marta go zostawiła,
bo ją bił, bo ją prześladował, bo ją nie szanował, bo ją poniżał, bo ją gnoił, bo ją prześladował, bo ją szantażował, bo mówił, że jest głupia, bo jest suką, bo jest kurwą, bo jest szmatą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak było codziennie. Kobieta wylała miliony łez, kobieta po prostu przeżyła ogromne traumy. To wyobraźcie sobie, że Grzegorz W. to manipulant wybitnie doskonały, mający wszelkie zasoby finansowe. Może kupić wszystko i kupić każdego. Wszyscy świadkowie, którzy zeznają na jego korzyść, są podstawieni, są ukartowani, są niezwiązani z prawą, a będą zeznawać. Panie kierowniczki firmy Miracle Art będą zeznawać, że Andrzej i ja prześladuję Grzegorza W., bo kłamie i mówię nieprawdę. Kochane panie, drogie kierowniczki, mam nadzieję, że będziecie świadkami wielu rzeczy na rozprawie sądowej, bo będzie przygotowany profesjonalny materiał dla sądu, czy faktycznie mówię nieprawdę. A ty, Grzegorzu, nie ośmieszaj się bardziej, niż jesteś ośmieszony, bo próbowałeś zniszczyć tą kobietę i zniszczyłeś ją. Pozbawiłeś ją wszystkiego, co jest jej. Ukradłeś jej psy, jej samochód, jej rzeczy, jej środki, wszystko. Wszystko. Jeszcze ją poniżałeś. Byłem świadkiem, jak ją szarpałeś, jak ją chciałeś bić. Byłem świadkiem, bo niejednokrotnie pojechałem w jej obronie do domu, gdzie chciała zabrać rzeczy. Przyprowadzałeś kolegów i ją nękałeś, poniżałeś, wyzywałeś, krzyczałeś. Ty nie potrafisz kochać człowieka, Grzegorzu. Ty potrafisz nienawidzić człowieka. Ty potrafisz być agresywny, bo uważasz się za nadczłowieka. Bo co? Bo nagrabiłeś milionów na plecach innych ludzi? Poprzejmowałeś marki kosmetyki i handlujesz nimi, a dzisiaj firmy pobankrutowały? Z tego jesteś dumny? Z tego? Nie masz w sobie miłości. Nie masz w sobie miłości. Sąsiadki Marty dzwonili z Jakubowic Konińskich. Cała wieś do niej dzwoni i są w szoku i ją pocieszają, jakiego ma męża. Cały Lublin o tym gada. Wszyscy. I Grzegorzu, i żadne twoje sprawy wyssane z palca, wyreżyserowane, ustawione, sztucznie zasponsorowane, nie pomogą ci w zatajeniu tej prawdy, bo prawda jest zawsze prawdą, a tej prawdzie sprzyja wielka miłość, którą posiadam ja, która posiada Marta. A tej miłości sprzyja czysta energia całego wszechświata i choćbyś miał biliony ustawione i zapłacone procesy sądowe, żeby mnie zniszczyć, to zniszczysz, ale samego siebie, nie nas. Wyrażam zgodę na publikację tego live'u na wszelkich możliwych portalach społecznościowych, YouTube, kanałach i innych. Są nagrywane, są publikowane, to idzie dalej w świat. Dzisiaj po raz pierwszy wyrażam zgodę na to, żeby to szło w świat. Tak, kochani, no to właśnie chciałem powiedzieć, że kochani, Marta wiosną tego roku trafiła również do szpitala psychiatrycznego. Takie fakty i wmawia wszystkim, że sama tam trafiła. Sama. Ale to, że zanim to się stało, to ją gnębił, wyzywał, poniżał, krzyczał, gnębił, prześladował. Dzieci ją prześladowały, Dominika ją prześladowała, wyzywała matkę, poniżała matkę, Szymon ją poniżał, wszyscy ją poniżali, cała rodzina, tylko dlatego, że odeszła od męża kata. Wszyscy przeciwstawili się Marcie, najbliżsi sercu Marty wybrali Grzegorza W., jego kłamstwa, jego agresję, bo ma pieniądze, bo za pieniądze ludzie sprzedają swoją duszę, nie idą za prawdą. Kochani, jeden wielki serial Dynastia, odcinek 2222. No, nie mam kontaktu z Grzegorzem i ten live jest jakby takim moim pośrednikiem, żeby on wiedział, co ja czuję, co czuje Marta. I że nie boję się ciebie, Grzegorzu. I nie będę się bał.
i ta prawda ujrzy światło dzienne, choćby nie wiem co. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Że... Cóż, kochanie, co dołączyć do live'u? Czekajcie. Co? Martusia mówi, kochani, że mamy również dowody, jak Grzegorz planował podstępami Martę wsadzić do psychiatryka. On się tego wyprze, Grzesiu, że Martę nie wsadził do psychiatryka. A wsadził. I mam świadków, że wszystko zostało zmanipulowane. Tak, ażeby wyglądało, że samo się zrobiło. Kochani ludzie, już wiem dzisiaj i Marta, znając Grzegorza 20 lat, to wybitny aktor i manipulant. Żył na pokaz jako idealny partner i mąż i ojciec. A gdy nagle dojechała go i spotkała karma w postaci tego, co teraz się dzieje, to nagle ze mnie chce zrobić przestępcę, bo uratowałem życie Marty, bo siłą wyciągnąłem ją z tego oddziału zamkniętego, gdzie chciano ją tam truć na siłę lekami i zamknąć na zawsze. A czemu? Bo jeżeli mąż zamknie kobietę w psychiatryku i ustawi wszystko, że jest chora psychicznie, to ma prawo ją ubezwłasnowolnić do końca życia i decydować jej finansami, jej pieniędzmi, jej majątkiem. I o to, kochani, chodzi w tym wszystkim. A w tym wszystkim chodzi o to, że obsesja materializmu, pieniędzy. Tak się złożyło, że Marta ma ogromne zasoby finansowe, ogromne. Nie wiedziałem o tym, nie mam z tym nic wspólnego. Naprawdę się bardzo kochamy. Jesteśmy Marta i ja bliźniaczymi płomieniami. I to wszechświat spowodował, że poznaliśmy się w nieszczęściu moim i w nieszczęściu Marty, gdzie była właśnie znęcana, znęcał się nad nią mąż. I ja wtedy się pojawiłem w jej życiu. A nade mną znęcali się inni ludzie i ona się pojawiła. I w jej tragedii życiowej i w mojej tragedii życiowej poznaliśmy się w przyjaźni duchowej, w medytacji, idąc dalej, dalej, gdzie nagle na drodze pojawiła się miłość do siebie nawzajem. I za tą miłość, kochani ludzie, ja i Marta, jesteśmy bez przerwy prześladowani. Grzegorz cały czas wysyła SMS-y, obraża mnie, poniża, ubliża. Ubliża Marcie, grozi. Cały czas jakieś nowe procesy wymyśla, żeby mnie zniszczyć. Tak jak wspominałem, mam proces karny, że rzekomo zniesławiłem Grzegorza i zaszkodziłem jego doskonałemu imieniu i nazwisku jako prezesa największej firmy w Europie, bo to jest nieprawda. On wszystkiego się wyparł, a ja wymyśliłem kłamstwa i mówię nieprawdę. Ale Martusia na szczęście pokazała światu dowody. Już wszyscy wiedzą, jaka jest prawda. Kochani, chcesz do live'a przyjść? Coś powiedzieć? Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Marta zaraz przyjdzie. Dziękuję, kochani, za komentarze. Nie czytam ich. No, zrobiłem tego live'a, kochani, bo dzisiaj kolejne nie przyszło pismo ze sądu do mojej mamy na wieś, tam gdzie mieszkała mama, pod mój adres zameldowania, że Grzegorz założył mi proces karny, ponieważ głoszę nieprawdę. A ja właśnie mówię prawdę i na szczęście mamy setki dowodów na tą prawdę. I kochani prezesowie i prezeski firmy Miracle Art, bo kochani, gdy Marta została zamknięta podstępem do szpitala psychiatrycznego, to ja wysłałem listy, e-maile i SMS-y do prezesów firmy Miracle Art, prosząc ich o pomoc, żeby pomogli uratować mi szefową swoją Martę, bo były partner i ją prześladuje i zamknął ją w psychiatryku.
I tym samym jakby ujawniłem jego prawdę, którą ukrywał w całej firmie, no bo byłem do tego zmuszony, bo szukałem pomocy, gdzie się dać, żeby pomóc Marcie wyciągnąć ją z psychiatryka, bo kochani, Marta została zamknięta na oddział zamknięty za kratami, w najgorszymi psychopatycznymi przypadkami, agresywnymi pacjentami, gdzie była poniżana, gnojona, popychana, truta lekami na siłę, gorzej niż Auschwitz. I tam próbowano jej odebrać wolność i ubezwłasnowolnić na zawsze, tak? W tej manipulacji szpitalu psychiatrycznego brała jej rodzona siostra Kinga, która ukradła Marcie auto BMW niebieskie z mężem. Włamali się, ukradli, zdenerwowali ją, prześladowali tylko po to, żeby zmanipulować, żeby tam trafiła różnymi ścieżkami. Również w tym wszystkim, w tej manipulacji brały udział dzieci, własna córka, 19-letnia Dominika, sprzedała własną matkę za pieniądze. To jest po prostu nieprawdopodobne. Boże. Kochani, gdy Marta była w tym szpitalu, nikt jej nie odwiedził. Nikt. Raz przyjechał były mąż do Marty, do szpitala z córką. Wzięli te rzeczy i tak jej rzucili, jak psu bezdomnemu w klatce w schronisku. Masz, żryj ten chleb. Tak ją potraktowali. Własna córka. Myślicie, że córka przytuliła mamę? Powiedziała, że ją kocha. Mamusiu, nie martw się. A gdy mama nie miała co jeść i prosiła o 100 zł na chleb, to myślicie, że z tych 70 milionów dali mamie 10 zł na chleb? Myślicie? Nie dali. Nic. Poniżyli ją, poniżali, kopali, wyśmiewali własne dzieci. I zaraz powiem, że ja wymyślam, mówię nieprawdę, tak? Widzicie Martę, jaka to jest wspaniała dusza, ile ma w sobie dobra, miłości. Jest zniszczona dlatego, że zostawiła kata. Nie dla mnie go zostawiła, bo to jest przypadek, że ja się poznałem z Martą. Naprawdę. To jest przypadek. Jej horror trwał lata. Nie miesiąc, nie dwa, nie tydzień. Lata trwał jej horror. To co miała? Zostać z katem i albo sobie życie odebrać, albo zwariować. No kochani, zrozumcie, uciekła. I za to, że go zostawiła, on ją zniszczył. Okradł ją. Poprzerabiał dokumenty. Jej podpisy. Wszystko jej zabrał. Jej pieniądze, jej majątek, jej rzeczy. Wszystko. Własna siostra w tym maczała palce. Jej przyjaciółki, przyjaciele kłamali. Czy to jest normalne? Jak wielkim można być potworem? Zero litości, zero człowieczeństwa. Tylko ja byłem i ratowałem Martę z tego szpitala psychiatrycznego. Nagłaśniałem afery, robiłem live, robiłem i właśnie to pomogło. Inaczej byłaby już rośliną. A Grzesiu by udawał wspaniałego, dobrego mężczyznę kochającego i wmówiłby wszystkim ludziom dookoła, że Marta jest chora, rozchorowała się, bo on tylko manipuluje, kłamie wszystkimi dookoła. Kochani ludzie, to wam powiem, o co chodzi. Jest świat ludzi i świat ludzi. Ludzi serca i ludzi bez serca. I tak się złożyło, że dostaliśmy zajebistego prawnika, który ma taką moc sprawczą, że szok. I gdy zobaczył, co się stało, jakie fingle, jakie przekręty w tej firmie, wszystko sprawdził, to będzie grubo, kochani. Grzegorza czeka wiele procesów, nie tylko karnych. Ale spokojnie, będziecie świadkami, zobaczycie wszystko. Pokażemy z Martą wam wszystko.
Zostało już wiele zastosowanych czynników zabezpieczających wszystko, co ten Grzegorz zrobił. I mam nadzieję, że jego prawniczka stukająca w szpileczkach i ten jakiś tam prawnik, zapomniałem jak się nazywałam gdzieś tu w telefonie. Bolek i Lolek Laluś. Odpowiedzą za to, co robią. A wzywanie na sprawę świadków, którzy są stronniczy Grzesiu, którzy są niezwiązani z prawą, to również to nie jest... Jest to śmiechu warte. Tak. Tak, kochana Furio, czas jest ojcem prawdy. Będzie sprawiedliwość. Kochani, ja już mam informację, że ta sprawiedliwość się zaczęła dziać w kierunku tych złych ludzi. Mam nadzieję, że... Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo zarzucą mi, że grożę im, tak? Ale wiecie, kochani, co to jest karma? Karema? Wiecie, że najlepszym sędzią jest przestrzeń energetyczna Wszechświata. I ona za wszystko rozliczy tych ludzi. A ty, Dominiko, masz 19 lat. Nie zaznałaś nigdy żadnego życia, Dominiko. Nie wiesz, co to życie jest. Co to są lekcje, doświadczenia, bo nigdy ich nie miałaś. Bo zostało ci na tacy podane wszystko. I dlatego nie masz szacunku do własnej matki. Matkę ma się tylko jedną. I powinno się ją kochać. Dała ci życie, wychowała cię, dbała o ciebie. A ty, Dominiko, brałaś udział, żeby matkę zniszczyć. Szok. 19-latka. Już taka cwana. To jest nieprawdopodobne. Ale spokojnie, bo Dominika również złożyła proces na mnie karny, że ja Dominikę prześladuję, bo jej napisałem na Messengerze, błagałem, płakałem wręcz, żeby mamie pomogła. I zostało zgłoszone, że ja ją nękam, bo chciałem przyjechać do szkoły, prosić ją osobiście, żeby mamie pomogła wyjść ze szpitala psychiatrycznego. A Dominika mogła to zrobić od tak, jedno słowo mamy by wypuścili, nie chciała tego zrobić. Bo wiecie, co powiedziała Dominika mamie? A co? Do gacha ci się spieszy? Szok, co kochani? To jest taki piękny scenariusz filmowy, to co nas spotyka. Że naprawdę wręcz niesamowity. Tak, kochani ludzie, napiszcie tutaj w komentarzach 19-letniej Dominice, żeby zawróciła z tej drogi sprzedania duszy za pieniądze, żeby przestała matkę nienawidzieć, bo matka jej nic nie zrobiła. Matka uciekła od kata, który ją poniżał, gnębił i zaczęła po raz pierwszy od 20 lat być szczęśliwa, bo zaczęła sobie tańczyć, uśmiechać się i za to ją własna córka nienawidzi, że matka kocha i jest szczęśliwa i jest kochana. Córka by chyba wolała, żeby matka siedziała w psychiatryku i była truta psychotropami. Wtedy byłaby szczęśliwa Dominika, tak? Teraz byś się cieszyła, gdybyś miała mamę w doniczce, w roślinkę, tak? I rzuciłabyś jakimś ochłapem suchego chleba raz na miesiąc i byłabyś szczęśliwa, tak? Tak. Gdyby moja mama trafiła do szpitala, to bym tam z nią siedział od rana do wieczora i dał jej całe serce i radość, żeby ją wspierać. A ty nie tylko, że jej nie wspierałaś, to jeszcze jej dokuczałaś i wyzywałaś ją w SMS-ach. Taka z ciebie najwspanialsza córka na ziemi. Cudowna. Gwiazda po prostu. Zero wdzięczności, zero pokory, zero człowieczeństwa. Kopia tatusia. Resztę sobie dopowiedzcie sami. Ale cóż, wybaczam ci. Mama też ci wybaczyła. Jestem pewien, Dominiko, że jeżeli kiedyś dorośliesz, i być może spotkasz miłość życia, to wtedy zrozumiesz, co to życie. Ale spokojnie. Odpracujesz kilka doświadczeń, lekcji, nabierzesz wiedzy życiowej. Wtedy może będziesz miała jakąkolwiek mądrość życiową, bo teraz masz tylko pączki maślane w maśle. Miliony.
Mam tylko mamę. Ojciec nie żyje. Zawsze mamę dbałem, kochałem, wspierałem i nigdy w życiu bym tak nie zrobił jak twoje dzieci, jak dzieci do Marty. Bo Marta nikomu nic nie zrobiła. Podkreślę, nikomu. Wyszła z domu, uciekając od bardzo podłego męża, bardzo toksycznego, bardzo egoistycznego, który ją poniżał, poniżał i poniżał, i poniżał, i poniżał. A mało tego, zmuszał, żeby obskakiwała jego braciszka, jeszcze drugi toksyk, kolejny mamusi syneczek. Jak ma brat na imię Grześka? Tomuś. Tomuś, Tomusiu, jesteś tutaj, mami syneczku, rozpieszczony jak dziadowski bicz. Wiecie, kochani, że ten Tomek, brat Grzegorza, przyjeżdżał do domu Marty. Siadał, pan król i władca, i kazał sobie gotować kilkanaście potraw, bo on król, z królową. Marta, jak głupia, robiła zakupy za 2000 złotych, biegała po sklepach, gotowała wszystko, bo król przyjechał i podawała mu pod mordę. A ten król, to niedobre, bo tu gluten jest, nie będę tego jadł. Dlatego Marta ma taką traumę, nie lubi gotować, bo była zmuszana, żeby obskakiwać króla Tomusia, mamusi synusia, braciszka Grzegorza. Dwa wychowane mamusi synkowie, którym wszystko się należy. Zero szacunku do kobiet, zero szacunku do kobiet i zero szacunku do kobiet. Dwa takie małe gady po prostu. I tyle w temacie. No. Kochani, a wiecie co? Bo ja też widziałem nagrania z Grzegorzem, jakie on libacje alkoholickie robił w domu Marty. To się w głowie nie mieści. On nic nie robił, tylko wódę chlał. Mamy nagrania, możemy wam kiedyś pokazać, jak już będzie więcej w tych... czy nie mamy gdzie, bo tam TikTok zablokuje, tak? Chleje, pije, wszystkich najgorszych jakichś kumpli zaprosił i kurwuje, i szmatuje, i Martę obmacują po piersiach, po tyłku. Prawie, że ją gwałcą na oczach męża, a on co? Śmieje się. To ma być mąż? Ja pierdolę, naprawdę, kochani. Boże, naprawdę. Szok. Szok. Po prostu szok. Szok. Grzegorz nazywa patologią mnie. Zaprawdę, tak. I zobaczcie, jaka tam się działa patologia w jego czterech ścianach, którą ukrywał przed całym światem. A teraz wszyscy widzą, jaka jest prawda. A ja będę się bronił, Grzesiu. I na szczęście Marta ma tyle dowodów. Ja mam też świadków nieopłaconych, niepodstawionych. I kochani, zapewniam was, że wszystko będziecie wiedzieć i widzieć tutaj, i nie tylko tutaj. Witaj, Laura. Kochani, chcesz do mnie dołączyć? Jest 240 osób. Ja nie wiem, czy ja w ogóle ten. No dobrze, nieważne, nie musi być ładnie wyglądać zawsze. Pięknie wyglądasz. Witaj. Chcesz sobie usiąść? Masz, siadaj, porozmawiaj z ludźmi. Cześć, kochani, witajcie serdecznie w miłości. Chciałam wszystkich przywitać, moją rodzinę. Było. Moje dzieci, mojego męża, pewnie tutaj jest. I na pewno mnie z jakiegoś lewego kąta ogląda i mnie być może nagrywa. No i moich prawników z mojej byłej firmy. Którzy są stronniczy, podkreślam. Którzy są stronniczy. Którzy wyprowadzili twoje pieniądze. Którzy są przekupieni, opłaceni. No i pozdrawiam tak zwane pieski firmowe. Też.
które będą zeznawały za pieniążki w sądzie. Mąż wiesi, mąż wiesi. Pozdrawiamy mąża. A kochani, może powiedz, jaka plotka chodzi po firmie? Słuchajcie, pozdrowię wszystkich po kolei. Najpierw chciałabym się przywitać z tobą, Iwonko. Sama wiesz, jak było. Jak mnie pocieszałaś. Jak mnie uspokajałaś. Jak próbowałaś rozmawiać czasami z swoim braciszkiem. Ale nie pomogło. Jak opowiadałaś mi jednokrotnie, że też tak masz, że cię twój mąż nie szanuje, Robercik. Że cię wyśmiewa. Że cię wyzywa. Rodzinna że cię poniża. Rodzinna tradycja. Tak, Iwonko, K. Tak było. Mam nadzieję, że Robert też tu jest na tym live'ie. Robercie, pozdrawiam cię. Jesteś wspaniałym facetem. Bardzo cię szanuję. Ale i też po części współczuję ci. Bo jeśli masz to samo, co ja, no to przykre to jest bardzo. Ale tak było, prawda? Tak było, Iwonko. No, troszkę mi się pozwierzałaś swego czasu, jak się do siebie zbliżyłyśmy. I zanim Grzesio sprawił, żeby nas rozdzielić, żebyśmy nie byli w przyjaźni, bo coraz więcej się dowiadywałaś na jego temat, bo po rodzinie nie wypada, to zrobił wszystko, by nas skłócić. Udało się. Tak, to był jego taki plan. Bym za bardzo blisko z tobą nie była, bo by się za bardzo rozniosło, co się dzieje w naszym domu. No, a teraz przekupił cię za pieniążki. Właściwie jesteś uzależniona od niego finansowo. I wiesz dobrze, że jakbyś się mu przeciwstawiła albo byś go nie broniła, to zwyczajnie by cię nie było. Twoja firma przestałaby istnieć. Nie miałabyś za co żyć. Wszystko w kredycie. Dom, auta. Była jedna wielka kraksa twojego życia. Tylko tak się zastanawiam, co będzie z tobą, jakby Grzesia nie było. Bo wszyscy dobrze wiemy, jaka jesteś zależna od niego finansowo. I kochani, nie jestem spuchnięta, jestem kompletnie naturalna, leżałam dzisiaj bardzo dużo, sobie odpoczywałam. Także proszę mnie tutaj nie atakujcie, bo ja jestem jakby ponad to wszystko. I nie boję się procesów, przekupionych świadków za pieniądze. Tak, tak zwanych piesków firmowych, którzy są podstawieni. Także tak, Iwonko, droga, pozdrawiam cię. Tkwij sobie, słuchaj, w tym swoim kłamstwie, obłudzie. Oszukuj ludzi i samą siebie. Wiem, jesteś mistrzynią w tym, jak twój brat. Jesteście siebie warci. U was to chyba rodzinne takie postępowanie, by wszelkie brudy zamiatać pod dywan. I żeby prawda nie ujrzała światła dziennego. Tak, to u was rodzinne jest. Nigdy się o problemach nie rozmawiało. Wręcz się je zamiatało pod dywan. Ale ja pokażę światu, jaka jest prawda. Tylko trzeba czasu, kochani. Jestem cierpliwa. Mój mąż powiedział, że jest cierpliwy. Ja, skarbie, również. Tak. Jesteś tak przepełniony nienawiścią, że aż czułam na plecach takiego szaraka. Tak, wysłałeś go do mnie, ale odpięłam go od siebie dzisiaj, by mnie już nie zasilał tą twoją nieskończoną nienawiścią do mnie, bo jesteś nią przepełniony po brzegi. Wlewa się wszelkimi otworami, nosem, uszami, ustami, oczami. Odbytem twoim, wszystkim po prostu się wylewa. Widzę wielką, szarą aurę. Tak. Wiesz, co to oznacza? Szara aura? Popiół. W twojej aurze są dwie czerwone, płonące się, pełne nienawiści kule. Tak. I tylko patrzeć, jak pójdzie samozapłon. I teraz pytanie,
czy to coś spłonie całkiem, czy spłonie w połowie. Tyle, kochani, chciałam powiedzieć. I jeszcze teraz, jak już tu jestem, to chciałam pozdrowić swojego kolejnego firmowego pieska. A pociąga? Tak. Piesek Kinga D. Witaj serdecznie. Pseudosiostro, która sprzedała siostrę za pieniądze. Jak kiedyś Judasz. Swoje Audi, swoje piękne mieszkanie, które pomogłam Ci stworzyć, tak? W które włożyłam serce, zaprojektowałam je dla Ciebie. Nawet poprosiłam koleżankę, projektantkę, by Ci pomogła zaprojektować, pięknie urządzić to mieszkanie. Kupiłam Ci piękne fierany, zasłony do tego mieszkania. Pomagałam Ci wybierać wszystko, meble, płytki, kanapy, fotele, tapety, wanny, tak, nawet wodospad, piękna ściana ze szkła w łazience, byś miała piękne mieszkanie, pełne miłości, a na końcu jeszcze ofiarowałam Ci termomiksa, byś mogła sobie po prostu zwyczajnie zdrowo gotować. A teraz mi się odwdzięczasz, tak? Wspaniała jesteś po prostu. Gratuluję Ci zatracenia, droga siostro. I życzę Ci, byś odnalazła swoje jestestwo bycia, istnienia tu na ziemi, bo chyba nie do końca wiesz, po co tu jesteś, jaki jest cel Twojego bytu tutaj. Gonisz za nicością, za pikselami, które są stworzone przez system, byś mogła właśnie zatracać swoje jestestwo i swoją duszę. Dobrze wiesz, jak było w moim małżeństwie, jaka byłam szczęśliwa. Nieraz rozmawiałyśmy, nieraz płakałam Ci do słuchawki, nieraz mi mówiłaś, jakiego mam męża cudownego, że to psychopata, że to chory człowiek. Że jakbyś Ty miała takiego męża, to już byś go dawno zostawiła i byś nie cierpiała. I w życiu byś tak nie usługiwała, jak ja usługiwałam i się poświęcałam. Że głupia byłam, że to z siebie dawałam. Że to robiłam, że służyłam, że byłam. A teraz co? Pójdziesz na ławę sądową i będziesz na mnie zeznawać, tak? Że jestem chora, że jestem psychiczna. Że jestem odklejona, tak? Bo Ci Grzesio tak każe, tak? Bo jesteś zależna finansowo od niego i handlujesz wirtualnym towarem. Wiesz dobrze, że jak nie będziesz miała dostępu do towaru, to po prostu leżysz. Ty i cała Twoja firma. Wszystkie konta na Allegro, które założyłaś i sklepy internetowe. Tak, zwyczajnie po prostu idziesz z torbami, bo jesteś zależna tak samo jak większość. Wiecie, kochani, mój mąż ma świadków, ale to są świadkowie tacy, którzy są po prostu zależni finansowo od mojego męża i dobrze wiedzą, że jakbyśmy mu przeciwstawili albo by nie zeznawali na jego korzyść, to po prostu ten człowiek zniszczy ich tak samo, jak zniszczył mnie i niszczy dalej i chce mnie zniszczyć do końca. Nie dość, że mnie zniszczył, tak wiecie, fizycznie, to myśli, że mnie jeszcze zniszczy psychicznie. Ale kochanie, ja mam ochronę nieba już w tym momencie, wiesz? Tak. Bo oddałam wszystkie srebrniki za swoją duszę. Niebu. I teraz niebo mnie chroni. I nie uda Ci się mnie zniszczyć. Ani Tobie, ani Twoim świadkom przekupionym. Którzy zaprzedali swoje jestestwo, swojego ducha. Także tak, Kiniu. Może porozmawiajmy jeszcze tak głębiej. Halo? Halo? Gdzie dzwonisz? No, do restauracji.
Jak opowiadałaś mi, jakiego ja to mam cudownego małżonka. Jaki on jest. Że psychopata, że cham, że nadczłowiek, że od pieniążków się odkleiło. Czemu nie powiesz tego Grzesiowi? Jak tak się cudownie o nim wyrażałaś. Jak mi radziłaś, żebym ci nie jęczała już o nim, tylko po prostu, żebym się pakowała i uciekała od niego jak najszybciej. A teraz co? Co się nagle wydarzyło? Że tak zawróciłaś z tej drogi prawdy? Co? Co się wydarzyło? Pamiętaj, droga siostruniu, że na końcu nicość, tak? I ostatnią suknię, którą ubierzesz, nie ma kieszeni. Kochani, to nie jest przykre, to jest prawdziwe. Ja zawierzam niebu i wierzę, że prawda zawsze się obroni. W tym momencie stałam się osobą publiczną przez Andrzeja. Dobrze, bo przynajmniej pokażę kobietom prześladowanym, nękanym, jak się takie tematy załatwia i co się powinno robić. Tak. Także tak, siostro. Bądź sobie w tej nicości, w tych swoich pikselach, w tych kłamstwach, w tej obłudzie i w tej nienawiści. Na pewno ci na zdrowie wyjdzie, to ci gwarantuję. Przypłacisz zdrowiem albo psychicznym, albo fizycznym. Tak, bo ta nienawiść do mnie i te kłamstwa w moim kierunku, to nie jest krzywda moja. Ja tego nie przyjmuję. To jest krzywda twoja. Tak. To jest w tobie, droga siostro. To wypływa z twojego serca, z twojego jestestwa, z twojej nicości. Tak. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumna. A teraz wstań, otwórz szeroko oczy i pójdź do lustra. I zajrzyj głęboko sobie w oczy i zadaj sobie pytanie, kim jesteś. Tak, tak z serca zadaj sobie pytanie, kim jesteś. Pamiętaj, że nie masz prawa mówić mi, co mam robić, jak mam robić, jak mam żyć, z kim mam żyć. Nie masz kontroli nad moim jestestwem, nad moim duchem. Możesz być tylko w swoim jestestwie, w swoim sercu i swoje jestestwo kontrolować. A do mojego jestestwa nie masz dostępu, bo ja ci nie zezwalam na to. Odcięłam cię już całkowicie energetycznie. Nie zasilam cię w ogóle. Nie daj ci krzty światła w twoim kierunku. Wybaczam, dziękuję, jesteś dla mnie lekcją. Nie życzę ci źle. Ale i też nie zasilam cię światłem miłości, bo ja zasilam tylko dobrych ludzi serca, a tak zwanych szaraków nie zasilam, którzy zaprzedali swoje dusze, wiecie komu? Tak, dla pieniędzy. Tak, kochani, mamy moc nieba i mamy połączenie i byliśmy tam niedawno. Mam wszystkie informacje ze źródła. Pytacie się mnie, kochani, skąd ja to wiem. Kochani,
jak się ma połączenie z najwyższymi wymiarami we wszechświecie, to nie trzeba oglądać telewizora, czytać książek, informacji, słuchać tego, co ludzie mówią, bo my odpowiedź mamy w sercu, w sobie. To się po prostu pojawia. I jest. No. I ja już wiem, co się wydarzy, bo ja to czuję w sercu, ale nie mogę tego głośno powiedzieć, bo zaraz będzie, że źle życzę. Ja nie życzę źle. To będzie karma od wszechświata w kierunku tych ludzi przepełnionych nienawiścią do mnie, którzy za wszelką cenę próbują mnie zniszczyć tylko dlatego, że wybrałam siebie, ratowałam siebie, że chciałam po prostu żyć, być przede wszystkim dla dzieci, być żywą, zdrową, uśmiechniętą, szczęśliwą mamą, nawet na odległość, niżeli miałabym być martwą, chorą psychicznie, załamaną, zapłakaną kobietą, w domu pełną żalu. Kochani, wyobraźcie sobie, że doszło już do tego, że ja nie miałam siły wstać z łóżka. Tak. Mój mąż mi mówi, że ja ostatnie miesiące tylko leżałam. Tak, to prawda. Leżałam. Wiecznie leżałam w łóżku. A wiecie dlaczego? Bo ja po prostu już prawie, że umierałam. Wewnętrznie mój duch umierał. Nie miałam żadnego sensu życia już. Nic mi się nie chciało, kochani. Była nicość, po prostu. Był blicht, złoto wszędzie, bogactwo, luksusy, willa, drogie samochody, drogie wakacje. Wszystko mogłam mieć, kochani. Najdroższe rzeczy mogłam sobie kupić. A wewnętrznie, w sercu, nicość, pustka. Nie miałam połączenia z duchem swoim. Byłam nieszczęśliwa. Zanim jeszcze podjęłam terapię z ludźmi, którzy mnie wspierali, pełnych miłości bezwarunkowej, to kochani, ja nawet miałam, słuchajcie, taki stan, by już po prostu przestać być w tym życiu. I co? Miałam siedzieć, tak? W tej złotej klatce, dotąd, ażby doszło do tragedii, tak? Bo albo bym zwariowała faktycznie, albo bym sobie coś zrobiła z tego niewytrzymania już ciśnienia, albo bym przypłaciła zdrowiem, jak wiele kobiet na przykład rozchorowuje się na raka, piersi. Myślicie, kochani, skąd to się bierze? Właśnie stąd, że w porę nie uciekamy, nie ratujemy siebie, tylko poświęcamy się dla swojego małżonka, partnera, toksyka, dla swoich dzieci, a potem sami, same umieramy i nas nie ma. Jesteśmy po prostu trupami, wrakami człowieka, musimy się potem latami leczyć na oddziale. Grismo założył pewnie lewe konto i tutaj śmieje się. Z czego ty się śmiejesz? Może to grzesiątko na lewym koncie? A jak? Jeden obserwujący i jeden obserwuje. Wiem, tylko potrafisz się głupio śmiać ze swojej głupoty. Tak, pośmiejesz się. Już niedługo się pośmiejesz. Będziesz się bardzo śmiał. A szczególnie jak ktoś cały świat zobaczy, jakim jesteś naprawdę człowiekiem. Myślę, że ci będzie bardzo do śmiechu. No. Jeszcze jak bekniesz prawnie, tak konkretnie, jak cię zamkną, być może nawet za to, co mi zrobiłeś, to będziesz się bardzo śmiał, będzie ci bardzo do śmiechu. A mnie cię w ogóle nie będzie szkoda, naprawdę. Kochasz mnie. Ty mnie nie kochasz.
Bo ty nie kochasz siebie. Nigdy mnie nie kochałaś. Mam ci puścić, jak mnie kochasz? Chcesz zobaczyć? Kochanie, daj mi ten twój telefon na chwilę. Mój? Nie, bo mój jest zajęty, tak? A chciałam puścić na moje konto. Się musisz przełączyć na TikToka. Zaraz wam, kochani, puszczę. Jak to mnie mój małżonek kocha. Pisze, że mnie kocha. Jest na lewym kącie. Więc ja pokażę wam, kochani, jak mnie kocha. Jak wiecie, usunęli mi konto, ale odwołałam się i mi przywrócili konto. Ja odwołałam ci, ja. Bo, kochani, prawda zwycięży. Jak do sklepu. Dobrze. Śmucisz? Nie. Kochani, posłuchajcie mnie teraz. Głośnik, ścisz trochę, bo za głośno. A dobrze, to dobrze, daj. A to będzie? Tak, no to daj. Kochani, teraz posłuchajcie, jak mnie mój małżonek kochał i kocha. To było nagranie, słuchajcie. Teraz, niedawno nagrane. 1 kwietnia nagrywałam. Proszę bardzo. Toczki. Dzisiaj już nie ma. Dzisiaj no, już nie gdzie ma. Jest twoja, gdzie jest twoja miłość? Ale powiem ci tylko gdzie? Tyle. Będziesz gdzie żyła jest? W dostatku do końca życia, jak żyjesz do tej pory. Gdzie jest twoje uczucie? Nie ma. Toczki. Dzisiaj już nie ma. Dzisiaj no, już nie gdzie ma. Jest twoja, gdzie jest twoja miłość? Ale powiem ci tylko gdzie? Tyle. Będziesz gdzie żyła jest? W dostatku do końca życia, jak żyjesz do tej pory. Gdzie jest twoje uczucie? Nie ma. Toczki. Dzisiaj już nie ma. Dzisiaj no, nie gdzie ma. Jest twoja... Gdzie jest twoja miłość? Proszę przełączyć, kochani, na muzykę. No to wyjdź. No i tak, kochani, tak mnie mój małżonek właśnie kocha. No i tutaj mi pisze. Założył lewe konto i myśli, że będzie mnie prześladował z tego swojego lewego konta. Ja już cię nie zasilam, mój drogi. Już w ogóle moja energia miłości do ciebie w ogóle nie płynie. Zero, kompletnie. Zero. Dlatego robisz się szary. Taki przepełniony nienawiścią do mnie, coraz większą. Tylko pamiętaj, że ta nienawiść jest w tobie i to jest twoje, nie moje. I to ty siebie tam zjadasz od środka. A nie mnie. Mnie już nie zniszczysz. Etap niszczenia mnie już minął, wiesz? Ostatnie 3 lata się znęcałeś nade mną psychicznie. Tak. Może faktycznie nie było tak, że mi podbiłeś oko i chodziłam z okiem podbitym, bo o to chodzi właśnie, żeby nie pokazać światu, jaki jesteś tak naprawdę. Tylko znęcałeś się nade mną psychicznie. Mam nagrania nawet. Jak mówisz mi, że się powinnam leczyć, że jestem chora, że jestem nawiedzona, że kwalifikuję się na oddział specjalny. Tak. I to w tamtym roku tak mówiłeś. Jeszcze zanim trafiłam do psychiatryka. Także nie wyprzesz się. Prawdy. Mam za dużo dowodów na ciebie. Masa. Powiem ci, że teraz jestem na etapie przesłuchiwania tego. I sama jestem pod wrażeniem, że tak niesamowicie dużo udało mi się zgromadzić materiałów na ciebie. A po tych wszystkich sprawach, jak się już to wszystko zakończy, pokażę więcej, wiesz? Żeby cię odkryć całkowicie, jakim jesteś człowiekiem. Pamiętasz naszą rozmowę w lutym? Prosiłam cię, że chcę odejść w miłości, w zgodzie, bez prania brudów publicznie. Nie powiedziałabym światu, jakim jesteś człowiekiem. Zostawiłam to dla siebie, wybaczyłabym tobie. Dla dobra naszych dzieci i nas. Proponowałam ci nawet przyjaźń. Albo zwyczajnie, jak znajomi, jak mąż, żona kiedyś tam, którzy za przeproszeniem robili kupę do jednego kibelka. I z szacunku do dzieci i do ciebie proponowałam ci, że chcę odejść, ale w miłości. Na to ty powiedziałeś,
że absolutnie się nie zgadzasz. I absolutnie nie poszło ci to, w ogóle nie chciałeś się na to zgodzić. Prosiłam cię, żebyś oddał moją część dorobku, żebym mogła sobie po prostu zwyczajnie od nowa odbudować swoje ja. Chciałam sobie po prostu nabyć, nie wiem, jakieś mieszkanie, mały domek, cokolwiek, żeby się gdzieś podziać, nie mieszkać pod mostem. Stać nas na to, wiesz o tym. Ja nie potrzebuję willi, 1500 metrów, by być szczęśliwą. Wystarczy domek 70 metrów, ja będę szczęśliwa, naprawdę, kochani. Teraz mieszkam w mieszkaniu 30 metrów i jestem też bardzo szczęśliwa. Bo, kochani, najcenniejszą walutą to być bogatym w środku, a nie na zewnątrz. Bo bogactwo, które mamy w sobie, zabieramy do nieba. A to bogactwo takie przyziemne, fizyczne, zostawiamy tutaj. Tak. Te szare piksele, za którymi większość pędzi i pędzi i pędzi. I mało, i mało, i mało. I mają coraz więcej, i dalej mało. No, tak. Nicość. A na końcu trumna. Pędzą coraz szybciej, jak taki pociąg, słuchajcie, na stacji, jak się rozpędza. No, aż potem go wyrywa z zakrętu i wpada do rowu. Kochani, dziękuję wam za komentarze pełne miłości. A ci, co próbują mi tu zaszkodzić albo mnie krytykować, kochani, nie przyjmuję tej waszej krytyki. To nie jest moje, to jest wasze. To z waszego serca wypływa. Ja jedyne, co mogę, to wam współczuć i wysyłać wam dużo miłości, byście w końcu kochali siebie, by móc kochać mnie i innych ludzi na tej ziemi. Nie, nie żartuję, mówię poważnie. Dobrze, a teraz jeszcze porozmawiamy o trzeciej osobie. Tak, bo już wspomniałam o Iwonce, o Kinguni, mojej siostruni. I teraz jeszcze porozmawiamy o Mireczku. Witaj, Mireczku, te. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny. Tak, ale cóż, ja nie jestem zdziwiona. Bo co ty byś zrobił bez tego Grzegorza? Twoja firma by padła po prostu. Nieraz przyjeżdżałeś do nas, do domu i płakałeś. Jak już prawie, że leżysz, twoja firma pada i się radziłeś. Grzesia, co tu zrobić, żeby nie pójść z torbami? No, bez tego Grzesia po prostu znikłbyś, nie byłoby cię. No, firma by po prostu padła. I teraz musisz, czy chcesz, czy nie chcesz, być takim piesiuniem latającym za nim, z takim wywierzonym jęzorem, takim i lizać mu tyłek. No, gratuluję posady, naprawdę, mega. Myślę, że twoja żona Wiesia jest mega dumna z ciebie. No. Sam nieraz się z mojego męża śmiałeś. Mówiłeś, jaki on jest beznadziejny. Co to za facet? Jak on nawet podstawowych rzeczy nie umie w domu nareperować, głupie żarówki wkręcić. Tak było, prawda? No, ale tak, żeby Grzesio nie słyszał. Nieraz wiedziałeś, że mówię prawdę, której przytakiwałeś. A teraz co? Pójdziesz zeznawać, tak? Na mnie. Za pieniądze. By twoja firma nie poszła z torbami. Wiecie co? Wszyscy jesteście żałośni. Naprawdę. Żal mi was. Mega żal. I powiem wam tak.
Karma aż do was jedzie. Ja to już czuję, ja to widzę. No. A tak jeszcze, tak od serca, Mireczku, powiem ci, że wiesz, ty się moim życiem nie interesuj, tylko zainteresuj się swoim życiem, wiesz? Bo twoja kochana żona, nie wiem, czy jeszcze żona, jest tak samo nieszczęśliwa jak ja z tobą. Niejednokrotnie mi opowiadała, co się w waszym małżeństwie dzieje. Tak, zwierzała mi się. Ja jej również. Ale zastraszyliście Wiesię, bo ona jest bardzo wrażliwa i bardzo bojąca. Jeszcze jest w tej energii strachu, lęku, co ja byłam jakiś czas temu. I nie może wyjść, kochani, z tej strefy komfortu, ponieważ strach, lęk bierze górę. Często tak jest, kochani, jak kobieta jest nieszczęśliwa, zastraszona, wrażliwa, pełna miłości, to siedzi w tym lęku i w tym strachu, w tej nicości. Także tak, drogi Mireczku, ty się nie interesuj mną, bo ja sobie świetnie radzę. Ty się zainteresuj Wiesią, wiesz? Zobacz, co publikuje na Facebooku, jakie posty udostępnia. Myślę, że z tych postów wiele można wyczytać. Ktoś jest mądry i inteligentny. Co ta kobieta ma w sercu, co czuje, co przeżywa i czy jest szczęśliwa. Nawet kwiaty sobie kupuje sama, bo jej nie kupujesz. Tak. A teraz przyjdziesz do sądu i będziesz zeznawał, tak? A to co mówią, że wysypia z Grześkiem? Pracy o nim mówisz? Nie, nie mówię o tym. Bo jesteś zbyt zajęty sobą i mną i chcesz po prostu kłamać na swoją korzyść, żeby twoja firma nie poszła z torbami. Jesteś stronniczym świadkiem. To wszystko w sądzie będzie podważone, bo nie masz nic do powiedzenia w tej sprawie. Jeśli już, to bardziej Wiesia by miała do powiedzenia w tej sprawie, bo przynajmniej jest w temacie i bardzo dużo ze mną rozmawiała na Messengerze swego czasu. Tak. I dobrze wie, że byłam nieszczęśliwa. Nieraz mi mówiła: Marta, uciekaj, ratuj siebie. Opowiadała mi o swoim wcześniejszym mężu, jak go zostawiła, jaka była nieszczęśliwa. Tak, a potem opowiadała mi o tobie. Jaki jesteś wspaniały i cudowny. Nawet mi zdjęcia czasami wysyłała, jaki leżysz na kanapie. I nic nie robisz, nic jej nie pomagasz. Wszystko trzeba ci podstawić. Śniadanko ci podać, obiadek ci podać, kolacyjkę ci podać. Taki jesteś mąż. Wspaniały. Chcesz mokito? Tak. Zakoglowe, kochanie? Mokito bez zakoglowe chcesz? Nie wiem. To w kubek mi nalej. Także tak, kochani. Ale powiedz, że chcesz o ci alimenty, Grzesiu. Jakie 400 osób. Słuchajcie, kochani. 400? Mój mąż podał mi alimenty dla syna, bo jest biedny rzekomo. Wiecie? Ukradł mi moje pieniądze. Zrobił sobie dziwkę jeszcze. Zrobił z siebie biedoka. Pieniążki się zamieniły w złoty pył. Nie wiem, uleciały, wyleciały, poleciały, nie wiem dokąd i do kogo. I on teraz biedny. Ja mam płacić alimenty na syna. Tak, będzie mi płacił alimenty. Ja się o to postaram. Za wszystko beknie. Przysięgam wam, kochani. No nie oskarż, powiesz, że mam sprawę w sądzie karnym, bo chcę kochani jeszcze raz przypomnieć ludziom. Za wszystko beknie. Za to, że Andrzeja oczernia również. Za to, że próbuje się na siłę wybielać. Kłamie wszystkich. Przekupił wszystkich. Za pieniądze. Może nie byłam do końca idealna, bo ten człowiek sprawił, że się taka stałam. Tak.
Nawet swego czasu popadłam w alkoholizm przez tego człowieka. Tak. Bo jak pobudowaliśmy dom, to kochani, parapetowa trwała 5 lat. Tak się cieszył tym swoim domem, że aż popadł w alkoholizm. Tak, ilibację chciał robić po dziś dzień. Był bardzo oburzony na mnie, że ja nie chcę zapraszać znajomych i pić wódki. Zobaczcie, tu pojawiają się komentarze odnośnie Andrzeja. Zapewne to są komentarze gdzieś tam, które płyną od mojego toksa. Są dwie kule w środku w tobie. Jedna kula nienawiści do mnie, a druga kula nienawiści do Andrzeja. Tak, takie wielkie, płonące, żarzące się, czerwone wręcz. Tylko wiesz co? Ja tego nie przyjmuję, bo to nie jest moje. Ani nie jest Andrzeja, tylko twoje i to ty jeś się tam wypalasz od środka, one się tak kręcą, wiesz? Coraz szybciej i coraz bardziej. No i tylko aby patrzeć, jak pójdzie sam zapłon. Także sam sobie to robisz. Ale wiesz, twoja świadomość poziomu 3D sprawia, że ty nawet nie wiesz, że ty sobie to robisz. Sojka, ja nie jestem na niskich wibracjach, jestem na bardzo wysokich wibracjach. Cześć, kochani. Kochani, ja nie zniszczę przyszłości dzieci, tylko to mój mąż niszczy nasze dzieci. Ja proponowałam mu normalnie się rozstać, bez prania brudów. A on co robi? Zakłada procesy. Teraz jeszcze załóż mi procesy. Oczerniej mnie dalej, opowiadaj wszystkim te swoje bajeczki, jaką to jestem złą matką. Żeby wszystkie matki były takie, jak ja jestem. To by było dobrze na tej ziemi, naprawdę. Ja dzieciom swoim wszystko, co mogłam, dałam. Z nieba gwiazdkę ściągnęłam. I co teraz mam zapłatę, tak? Na swoje dobre serce, kochani. Teraz uświadomiłam sobie, że nie warto być dobrym, za dobrym człowiekiem. Nawet dla własnych dzieci, kochani. Bo tego dzieci też nie doceniają. Zobaczcie, co się, kochani, wydarza. Kochani, piszcie sobie, co chcecie na mój temat. Ja się i tak z tym nie utożsamiam. Mówię z serca, co czuję. I mówię tylko prawdę, jaka jest. Nic nie mówię, co nie jest prawdziwe. Nic. Ja, kochani, wybaczam, bo wiem, że każda osoba, która się pojawia w moim życiu, jest lekcją, dzięki której ja mogę wzrastać. Kochani, ja kocham ludzi pełnych miłości. I kocham też takich jak Grzesio zatraconych, bo muszę im po prostu współczuć. Ja nie mam w sobie nienawiści, jak mój mąż. Ja, kochani, posiadam żywe dowody na to, co mówię. Nie mówię nic, co nie jest prawdą. Ja się nie obawiam, kochani, swojej prawdy. Mówiąc prawdę, po części obnażam siebie. Ja się nie boję, słuchajcie, wyjść do ludzi.
Nie mam, kochani, w sobie nawet krzty nienawiści. Po prostu mówię prawdę. Jedyne co, to jestem po prostu szokowana, że tak można zatracić swoje jestestwo. Naprawdę, w szoku jestem. To mnie szokuje, faktycznie. Bo powiem wam, kochani, że nie sądziłam, że tyle lat żyłam z człowiekiem, takim człowiekiem, pod jednym dachem. Naprawdę. To mnie szokuje. Także tak, kochani. No. Z czasem wszystko ujrzy światło dzienne, a wszelkie brudy zamiecione pod dywanik wymieciemy i pokażemy światu. No. Wszystko przekręcone o 180 stopni. Zrobił po prostu z siebie ofiarę. Bo zwyczajnie uciekłam po prostu od kata, który chciał mnie po prostu dobić do końca. Jeszcze napisał, że on mnie kochał. Jaką miłością? Destrukcyjną. Destrukcyjną? Toksyczną? Że mam smutne oczy. No bo po prostu jesteś w szoku. Ja jestem smutna? Nie, kochanie, tylko przeżywasz, bo jesteś wrażliwa. To, co się spotyka, tak, z dziećmi, z tym, co się dzieje i to jest duże obciążenie emocjonalne. Bardzo dużo. Dziękujemy. Chcesz kanapkę? Nie, a co, zrobić kanapkę jakąś? No z tym. Z pomidorami. Dziękujemy, kochani, za gifty. Dziękujemy. No i jeszcze pozdrawiam moje kierowniczki z mojej firmy. Wiem, że dużo zarabiacie, musicie dbać o posadę, żeby jej nie utracić. No, bo gdzie wy taką robotę znajdziecie? No tak, muszą służyć. Muszę. Musicie służyć panu. Jak to się mówi? Baron fryzjerstwa, tak? Po szkole gazowniczej. Nie, przeszkadza ci nie. Kochani, to są wasze ograniczenia, nie moje. Na takie pytanie nie odpowiadam. Przyjmuj. My jesteśmy tacy sami. Andrzej ma chrypkę. No to co z tego? No trzeba poradzę. Okej. Cześć, Lidzio. Mam takie pytanie, z lewych kot nie odpowiadamy. No nie. Bo oni specjalnie nas chcą wkręcić.
Tak, mogą. Jest mnóstwo pokrzyżowanych gadzich z czystym, świętym DNA, tak? Kochanie, to jak cię obrzydzenie bierze, to zawijaj mandżur i zmykaj z live'a. Jesteśmy również. Dziękujemy. Nie blokujemy was dzisiaj, kochani. To dziękujemy. Czarna perła. Może i wahadełkiem pobrzuć, jak chcesz. Chcesz? Nie wiem, no znowu będzie 1000 pytań. No to jejku, no ludzie to lubią. Zajadę się znowu. No to 10 minut może zrobić, no. Słuchajcie, chcą. A wiecie, że z ostatniego, słuchajcie, tego mojego, no, wahadełka już... Było 1500 prezentów. Ale nie o to chodzi. Już jest, słuchajcie, film na YouTube. I nie wiem, czy to wahadło jest, muszę szukać. No. Ale dzisiaj jestem mega piękna, po prostu w ogóle wstałam z łóżka, tak jak wstałam. Tak. My spaliśmy przed live'em i po prostu się niedawno obudziliśmy, no. Jesteśmy jeszcze zaspani. Bo dzisiaj taka senna pogoda i spaliśmy od 17, wstaliśmy dosłownie za 10, od 19.50 wstaliśmy i... Słuchajcie, ja swoje pytania to prywatnie sobie, słuchajcie, wahadełkiem sprawdzam. Tutaj nie będę ich publikowała, wiecie, co się wydarzy, bo bardzo dużo wiem i wszystko będzie dobrze. Wysztajne, to późno. Dziękujemy, kochani, za komentarze pełne miłości. Giftów nie można wysyłać? Czego nie można giftów wysyłać? Nie wiem, nie można. Można, przecież wysyłają. Widzicie, jeszcze śpię. Pierwsze spotkanie było na Zakrzówku, na spacerze w błocie. Masz gdzieś ten film? Nie wiem, u ciebie chyba w telefonie był. Nie wiem, gdzie to jest. O, Joanna jest. Dziękujemy ci, kochanie, za sprzątanie. Powiesz? Co mam powiedzieć? Budzę się. Dziękujemy ci, kochana perło. Jak się poznaliśmy, no kochani, nas połączyła w ogóle świadomość. Nie. Zaczęło się od przyjaźni, od rozmów telefonicznych, od wideokamery, rozmowy. Tak się stało, że ostatni rok Marta płakała naprawdę autentycznie, a ja każdego wieczoru ją pocieszałem i przyjmuj się mężem, mówiłem. Naprawdę. I tak się poznaliśmy w tragedii jej, tak? A ja z kolei miałem swoje tragedie i pocieszaliśmy się nawzajem, telefonicznie. Pisaliśmy wieczorami, całymi nocami ze sobą. A spotkaliśmy się dopiero po roku pisania, czy tam kilku miesiącach, na spacer w lesie. Przedmęczona jesteś? Nie. Ja Andrzeja też kojarzę, kochani, jakiś czas temu go wypatrzyłam, bo pamiętam, jak on też chciał ratować ludzkość przed, słuchajcie, tymi
wiecie, kłamstwami systemowymi, nie? Tymi, wiecie, covidiańskimi aferami. Ja też to robiłam, utraciłam kilkanaście kont na TikToku za mówienie prawdy. Andrzej to robił chyba wtedy na Facebooku. No tak. No. Dziękujemy. Jan, ale to było fajne pytanie o Malwince. Mógł Andrzej odpowiedzieć. Nawet mi się nie chce, bo szkoda słów na nią. Bardzo zły człowiek. Tyle. Zepsuta i toksyczna kobieta. Dokładnie, Sandra. Ale nie wszyscy to wiedzą. Ale myślę, że teraz już przejrzeli na oczy co niektórzy i żałują bardzo. Ja w Jukendes, Boże, ja miałem 17 lat wtedy, czy 18. W ogóle nie umiałem tańczyć. Wyszedłem śmiesznie. Że co? Nic, Jukendes. A jest nagranie gdzieś? Można zobaczyć? No jest. To ty tam tańczyłeś coś, tak? Tragedia. Dlaczego mi nie pokażesz? To jest głupie. Czego tragedia? Nie, nie chcę się. Nie, no nie ma tragedii. Nie wiem, czy to jest. No tak. No tak. Kochani, ja nie sądzę nic. To nie jest moja sprawa, jakby nie wchodzę w to. To są sprawy Andrzeja. Nie moje. Na pewno mają lepsze kontakty. Teraz w ogóle nie mamy przecież. Znaczy, ale no, względem nawet Marysi, tak? No. Niż ja ze swoim mężem. Na pewno swojej byłej żony nie niszczysz, tak? No. I za to właśnie za to go szanuję, bo tak powinno być, kochani. Każdy ma prawo odejść, jak jest nieszczęśliwy i każdy ma prawo do bycia szczęśliwym być, tak? No tak. A nie na zasadzie, że jak odchodzisz od kogoś, to ktoś ci niszczy. Trzeba zaakceptować, tak? Nie jestem niczyją własnością.